Cześć, witam was wszystkich serdecznie z warsztatu. Dzisiaj wam pokażę, jak wykonać węzeł końcowy palcami. No nieraz się zdarza, że gdzieś się nam zapodziaje finisher, czy go po prostu zgumimy. No i co wtedy zrobić? Najprościej nauczyć się robić też taki węzeł palcami. Będzie to nieraz przydatne. Bierzemy sobie dwa palce, nić, przekładamy. Robimy sobie trójkąt, te finishery. Zobaczcie. I robimy węzeł. Widzicie? Przekładamy tą nić palcami. W ten sposób. I węzeł jest zrobiony. Ja przygotowałem sobie też kawałek podkładu. Może na podkładzie będzie to lepiej widać. O. I teraz znowu bierzemy sobie dwa palce. Przekładamy. I owijamy. I tym sposobem mamy zrobiony węzeł. Mam nadzieję, że w miarę dobrze było to widać. Ale no, poćwiczyć będziecie musieli, bo to się może prosto wydaje, ale w praniu już okazuje się inaczej. Ale myślę, że każdy z was da sobie radę i nie będziecie mieli z tym większego problemu. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.